Przechodzimy do projektu Komisji Infrastruktury. Bardzo bym poprosił o przedstawienie punktu K. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zmiany organizacji ruchu ulicy Złocieniowej w Krakowie na ulicy na odcinku przedłożonym ulicy Podsucharskiego do ulicy Podrzeb. Paragraf pierwszy. Opinie są pozytywnie. Wniosek mieszkańców społeczności lokalnej, jak i Zarządu Infrastruktury Transportu w Krakowie o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicy Złocieniowej na odcinku ulicy Słucharskiego do ulicy Podrzeb. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z rozpoczęcia. Uzasadnienie. Wprowadzenie wnioskowanej organizacji ruchu porządkuje ruch sytuacyjny i uprawiedliwia mieszkańców. Chodzi o ten odcinek, który znajduje się, tu go nie widać, ale, ale chodzi o ten odcinek drogi łączący podczas sytuacji. W uzasadnieniu trzeba było na prośbę mieszkańców. Włocieniowa, Włocieniowa to jest sytuacja. Proszę bardzo, pan Dziorek. Chciałem zapytać pana przewodniczącego, w którym kierunku? Nie, nie ma jeszcze decyzji. Decyzji nie ma, to będzie to kierunek w tej sprawie, natomiast chodzi o to, żeby to był jeden kierunek. Nie ma jak do tej pory w ogóle. Prawda, ale jest ważne, bo druga schodzi tak w dół. Żeby bardziej byłoby wskazane, żeby pod górę był kierunek. Myślę, że będziemy mieć na to wpływ, natomiast powiem Państwu tak, że wszyscy mieszkańcy poza jednym podpisali się, którzy podobno nie zamieszkuje w tym momencie. Bo nie było. Nie zamieszkuje. Pamiętam wniosek od Sułaskiego z Łocieniowa w kierunku Podczasku, żeby to był ten kierunek. Znaczy nie, mieszkańcy nie wnosili. Czyli nie wnosili, w którym kierunku. Myślę, że to będzie zarząd infrastruktury, to co Pan Sajtła mówi, myślę, że jest zamieszkuje. Dokładnie, no dokładnie, ten kadrze uwzględnia. Głosujemy, kto jest za? Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie.